Lody, 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 lody dla ochłady. Hej, cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miałem was gościć w kolejnym odcinku z gry LEGO Władca Pierścieni. Boże, znowu, ja pierdzielę, ja jestem mądry, naprawdę. Oczywiście LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. Totalnie, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam z tym Władcą Pierścieni, ale no cóż, myślę, że jakby gralibyśmy w Hobbita, to miałbym chyba plus, bo byłby... No, czy Hobbit to nie Władca Pierścieni, no ale dobra, nieważne. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy ponownie na Jakku z Rey i BB-8, także kontynuujemy sobie dalej misyjkę. Zobaczymy, co tutaj się będzie wydarzyć. Będziemy musieli przelecieć śmigaczem. Przelecieć śmigaczem? To tak trochę... Ale Rey chce. Proszę, 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 pojazdy. Jaka muzyka w ogóle? Nie mam pytań. BB on board. Dobra, nie mam pytań. W sumie BB baby on board. Prawie podobnie. Jakoś. Kontrolując, możesz zmienić kierunek za pomocą blastera, strzelać za pomocą. Czego za pomocą? Aha, tego strzelamy, tak? Okej, no to jedziemy. A mogę przyspieszyć? O Jezu, mam dopalacz! No ale w sumie chyba już. Pole siłowe. Postawiliśmy je na upierzców i inne podejrzane typy. Pokazałbym ci, kogo dokładnie mam na myśli, ale nie mam przy sobie lusterka. No, a jak ci się wydaje, że przejdziesz przez to pole, to śmiało. Z chęcią żebyś go zobaczę. Się nie zdziwił. Chodź, BB-8, pomożesz mi. Tu jest jakieś źródło energii, jakiś power source. Tu potrzebujemy, widzę, kogoś z mocą. Czekajcie. Wydaje mi się, że chyba musimy to rozwalić. Tu chyba będą jakieś części, bo tak mi się coś tutaj... Aha, no oczywiście, że tak. Tu mamy... A, tam jeszcze coś mamy. Dobra, to może pierw generator odpalmy. Chodź, BB-8. Dzięki. Cyk. Dobra, będziemy coś hakować na pewno. Okej, okay, pierwsza część ogarnięta. Druga też. A, tylko dwie były. To spoko. Spoko opcja. Dobra, prąd jest zasilony, więc możemy teoretycznie to rozwalić. Ciekawe, czy uda mi się ściągnąć wyłączniki. O, chyba trzeba będzie to przebudować. Chyba to odpaliliśmy, ale nie jestem... wróć. Dawaj, Rey, wyżej, dobra. Aha, okej, okay, czekajcie, hop. Tego się musimy złapać. Stąd nie dosięgnę drugiego. Jak stąd nie dosięgnę drugiego? Dasz radę, hop. Aha! Nic mnie za to zwolniał. A, no tak, dobra, zapomniałem, że musimy tą naszą, kurczę, bajchą ogarnąć. Dobra, hop. I drugi, hop. Dobra. Teoretycznie... Strzelisz w to prądem BB-8? No ale, Rey, proszę cię, zejdź z tego. Dobrze, znalazłaś, nice. No dobra, i tutaj BB-8, także no problemo. Hacking, 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 hacking. Dobra, easy. Chyba, a nie, dobra, wystarczyło tylko tą jedną stronę zapalić, więc jest spoko. Ja może pójdę sprawdzić, czy ktoś się szuka pracowników. Ewidentnie idź sprawdź, tak. No dobrze, dobrze, dobrze. Dzień doberek, dzień doberek. I tutaj rozpoczynamy misję. Lody. Dla ochłody, tylko szkoda, że tak zimno dzisiaj jest. No dobra, rozpoczynamy tryb fabularny, tak. Zaraz zobaczymy, jak się będzie nazywała misja. Rozdział trzeci dopiero? Przyczółek nie ma. Przyczółek nie ma? Przyczółek nie ma? Ale bez sensu. Po rozbiciu się na planecie Jakków... Wait, what? Po rozbiciu się na planecie Jakku, Finn, wciąż obawiający się, że Poe jest stracony, rusza przez pustynię na poszukiwanie cywilizacji. Nieco później do przyczółka Nima dociera Rey wraz z BB-8, by sprzedać zebrane przez siebie części. Zupełnie nieświadoma faktu, iż droid jest wart o wiele, wiele więcej dla złowrogich sił czających się zarówno w, jak i poza osadą. No dobrze. Jeżeli wiecie, bądź też nie wiecie,
nie obejrzeliście poprzedniego odcinka, to zapraszam, a jeżeli nie, to ogólnie sytuacja jest taka, że droid przechowuje w sobie mapę, znaczy część właściwie mapy, gdzie ukrywa się Luke Skywalker gdzieś w galaktyce. Także tak to działa, tak to trybi. I właśnie po, czyli tam bodajże on był chyba dowódcą, ogarnął, no wiecie co, wsadził mu po prostu mapę tam gdzieś do środka i tak wyszło. No ale dobra, możecie już dać mi grać, bo chcę grać, szkoda czasu. Lody dla ochłady. A tu co, jakiś Batman? Jak Batman wyglądał w ogóle typ? Nie ma pytań. Serio? Naprawdę. Cześć, sprzedam ci rybę. Po co mi dziś przyniosłaś wartę? Jedną ćwierć racji. W zeszłym tygodniu płaciłeś pół za jedno. O droid. Co z nim? Kupię go. 60 racji. O. On nie jest na sprzedaż. No chodź. Kwiatki warte 60 porcji, nie? Idźcie za nią i zabierzcie droida. No dobra, rozumiem, że będziemy tutaj staczać na pewno walkę i zapewne za jakiś czas pojawi się również Finn, który, jak wiecie, tutaj na pewno przyjdzie. Propos Fina. Ale go ćmyknął. Skąd ją masz? Należy do jego pana. Należała do Poda Merona. Prawda? Schwytał go najwyższy porządek. Pomogły mu uciec, ale się rozbiliśmy. Po nie dał rady. Czyli jesteś z ruchu oporu? No raczej. Tak. No raczej, nie inaczej. Jestem rebeliantem, tak. Jestem z ruchu oporu. BB-8 mówi, że ma tajną misję. Musi wrócić do waszej bazy. Najwyraźniej mam mapę z kryjówką Skywalkera, której wszyscy szukają. Chodź! Ogarnijcie tych... O Boże, szturmowcy tak bardzo. No ale dobra, myślę, że zacznie się za chwileczkę jakaś tutaj rozróbeczka, bo już widzę, że mamy odblokowane postaci. Czy ja tutaj już zdobywam jakieś punkty do Jedi? O, nie zdobywam jeszcze. A nie, zdobywam, dobra. Chłop. Tak ja już bym chciał, kurde, mocą się bić i ogarniać, tylko mam pewne przypuszczenia, że jak wiecie bądź nie wiecie, mniej więcej z tego co pamiętam, w połowie filmu dostawaliśmy świetlny miecz Luke'a Skywalkera, poznając już, spotykamy się już wtedy z tym, o Boże, z Hanem Solo. I wtedy mamy możliwość, ale nie wiem jak to będzie tutaj w grze, bo wiecie, gra a film to są dwie różne rzeczy. Dobra, standardowo sobie wszystko porozwalamy. Tutaj widzę, że chyba musimy przejść. Oj, tu jest mi coś potrzebne. Co tu mamy za podpowiedź? Zwinne postacie... Aha, dobra. Rey może, pamiętam, przechodzić pod. Dobra, są szturmowcy. O, wow. Ja bym chciał to zdobyć, ten jest niebieska moneta. Dupa. Chodź tu. Ej, ale nie miej tego... W ogóle, ty... Nie wiem dlaczego, ale to mi Amu przypomina, nie wiem, albo do jakiegoś Digleta, kurde, ze skórką, kurde, jakąś lolową Amu. Wiem, że to komicznie brzmi, to mówię, ale... Ej, ty, paruwo. Weź no mnie wyrzuć wyżej, co? Bo to jest niebieska moneta, daj mi tą monetę. No i dupa, i nie dostanę tej monety, kicha. Dobrze, tutaj widzę, że to musimy rozwalić. Jeszcze może to? Nie, tego nie musimy. Okej, teraz jakby co tu możemy skonstruować? Możemy tutaj skonstruować coś, co się nazywa... Jakaś wyrzutnia? Będę musiał kręcić? A nie, dobra, wystarczy, że w tą stronę. Dobra, łapcie złom. Dobra, to musimy teraz roz... O, czekajcie, kolejni szturmowcy, chodź Finn. Bo ty powinieneś mieć blaster. Pięknie. A wiecie co, jeszcze spróbujemy za chwileczkę...
blokuje drogę. Sobie BB-8 i tak dalej ogarnąć. A tu będzie BB-8 na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje. Będę się musiał dostać do kokpitu. Tu chyba jest BB-8 potrzebne, ale czekajcie, może BB-8 poproszę. BB-8, wysoko w górę leć. Nie? Nie wiem, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, jaka tutaj nam jest. Tu, tego poraź prądem, może coś ogarnie? Nie. Tu chyba nie mam możliwości, trochę bez sensu, nie podoba mi się to, kurde. Może Finn jest cięższy, większy, nie. O! O, patrzcie, widzicie, Finn jest bardziej skoczny, dobra, to mi się podoba. Dobra, ciśnij BB-8. Kręcimy w którą stronę, w tą czy w tą drugą? A, w tą drugą, dobra. Dobra, czy tu jest nam... Nie, tu będzie nam pewnie... Nie, dobrze, tu jest BB-8 potrzebne, okej. Hop. A nie, przepraszam, Finn jest potrzebny. Wydawało mi się, że tutaj BB-8 będzie musiał coś ogarnąć. A, bo to będą te kody ze szturmowcami pewnie, no tak myślałem. Kody dostępu do statku Imperium? Rej, nie widzisz, że wystarczy zrobić kolesia na biało i jest okej? Co ja cię tak rymuję, Boże? Masakra. Ale dobrze, udało nam się... O, chyba nam się nie udało. Opa. Tędy. No, raczej. Raczej nie inaczej, nie mamy za bardzo tutaj drogi innej. Tylko wiecie co, mam dziwne przypuszczenie... O, właśnie, pierw będziemy się tutaj ze szturmowcami napierdzielać. Standardowo monetki sobie zostawiam, moi drogi. Wow, co to jest za atak? Fajny. W ogóle bardzo mi się podoba, słuchajcie, tutaj ten motyw z tymi takimi ala, w cudzysłowie, kombosami, wiecie o co chodzi. Jest całkiem spoko. Dobra, zważywszy, że mam trochę mnożnika, to pozgarniajmy sobie punkty, chociaż to jest tylko dwa mnożnik. No dobra, już mamy jeden, no to już dupa. Ale teraz tak, tutaj widzę, że mamy jakieś elementy i możemy skonstruować tu i tu, to zróbmy może pierw z tej strony. Aha, to mi daje pole osłonne, ale szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiem, po cholerę mi to tu. Chyba, że przyjdzie nam, wiecie, jakiś ten z tych większych AT, ST i tak dalej, i tak dalej. Co to robi w ogóle? Co to jest za kulka? Ej, po cholerę mi to tu jest. No dobra, nieważne chyba. Nie wiem, nie mam za bardzo pojęcia, o co chodzi. Czy ja mogę te strusie... Strusie ujeżdżać, czy mi się... Mogę ujeżdżać strusie! O, jak one wysoko skaczą. Skoczne są, skubane. Dobra. Tu jest mi potrzebny BB-8. Tylko czekajcie, bo tu chyba jeszcze są jakieś przedmioty do zniszczenia, tak? O, patrzcie, to jest ten frajer z rybami, dawaj ryby. O, miałeś tylko życie, a nie ryby. Okej. Okay. Ty, z boku. No dobra, już wchodzimy na górę. No dobra, mamy tu kilku szturmowców, ale myślę, że się nimi spokojnie zajmiemy BB-8-em. Porazimy ich sobie ładnie prądem. Szkoda, że BB-8 nie ma jakichś, widzę, specjalnych umiejętności. Dobra, zabity. No mamy mnożnik razy 2, ale to jest chyba mało istotne w chwili obecnej. Dobra, to musimy zapewne rozwalić. Czy coś musimy z tego złożyć? Widzę, że będziemy musieli z tego złożyć, ale jeszcze się tutaj rozejrzyjmy dokładnie co, jak, gdzie, kiedy i za ile. Tutaj mamy też, widzę, motywy dla Fina i Rey, więc tutaj nic nie zrobimy, to odpalmy w takim razie to. Dobra. I co mi to da? Aha, już widzę, to nam da przejście dla Rey, ale chyba niekoniecznie dla Fina niestety. Chociaż może i też dla Fina? O, wow, wow, szturmowcy. Finn, możesz się tam nie bloczyć? Byłbym tak wdzięczny troszkę. Finn. Co za koleś? Dobrze, co mamy za podpowiedź? Zwinne postacie? No tak, jest zwinne postacie, to już wiemy. Dobra, tutaj standardowo wpinamy naszą lancę. Chociaż nie wiem, czy to się nazywa lanca. Hop. I hop. Dobra, i teraz tutaj zrobimy chyba jakieś zejście dla Fina. Tak, i tutaj Finn powinien móc sobie wejść. Dobra, jest ok. To jest ewidentnie dla Fina. Finn. Z
jest jakaś to wygląda w ogóle jak bieżnia, nie wiem, to wygląda jakaś bieżnia. A właściwie może nie bieżnia, tylko podajnik jakiś. Dobra, to musi spaść. I teraz którą... O, moment, szturmowcy. O, sombrero, rero. Żegnam. Ciebie też żegnam. Mam mnożnik razy 4, ale punktów już nie dostałem. A, czekajcie, jeszcze nam punkciory wypadają. Mnożnik razy 4 jest opłacalny. Dobra. No i słuchajcie, i teraz tak. Aha, to nam spadło, że spadło, dobra. Okej, okay, tu widzę, że jest potrzebny BB-8, będzie musiał przeskoczyć na drugą stronę. Kręcimy się BB-8, nie w tą stronę, hop. Bum, lecimy. Pięknie. No coś jest. Dobra, znowu hakowanko. Powiedzmy, że po Ratchecie jestem doświadczony w hakowaniu. Okej, okay, dobra, zasilone. Nie wiem dlaczego, ale to mi się skojarzyło z takim wielkim tym, wiecie, dentystycznym. Z dentystyczną tą taką lampą. Wow! Powiem wam szczerze, że te finishery są naprawdę świetne. Nie przypominam, w żadnym jakimś tam w tym Dagonie nie pamiętam, żeby były. Natomiast mi się bardzo podoba. Aha, czyli tutaj spierdzieliłem. A jak ja mam tutaj... A nie, zaraz, tu jest Rey. Ruchome piaski. Dawaj Rey, kółeczko. Tak, znajdę ci przejście. Czemu? What the fuck? O, teraz mogę. Finisher, nice. Dobra, z tego też widzę coś tutaj, możemy sobie zmajstrować. Czekajcie, jeszcze tylko tutaj rozwalę te skrzyneczki, ale widzę, że dużo mi tego nie powypadało. Dobra, majstrujemy, bo to chyba tylko jedną rzecz mogę zmajstrować. Jakaś wieżyczka. Dobra, wchodzimy. I co? Aha! W ogóle miałem coś 1 na 3, ale... Szczerze powiedziawszy, jakoś nie za bardzo... Aha, wystarczyło rozwalić to, okej, okay, dobra, jeszcze tam sobie postrzelamy. Tu chyba już nie za bardzo jestem w stanie czegokolwiek rozwalić, ale wiecie, zawsze tu dodatkowe punkty, więc jest spoko. Dobra, możemy z tego chyba wyjść. Oj, nie podoba mi się ten zwierz, który tam nam się zaraz pewnie pojawi. Dobra, weźmy Fina. Czy to mnie gówno bije? No żartujecie sobie. Jakiś ptasior mnie w ogóle dojechał, nie mam pytań. No znowu szturmowcy, którzy, kurde, mało trochę życia. O, teraz jakbym taki ładny mnożnik razy 3 i to wszystko pozbierał. Mnożnik 4, dobra, zbieramy, zanim zniknie. Pięknie, słuchajcie, te punkty wpadają. Fajne są te mnożniki, naprawdę są fajne, ale wydaje mi się, że chyba przez to, że są te... Nie wiem. Wydaje mi się chyba, że są, skoro są te mnożniki, to my tutaj za bardzo nie będziemy chyba mieli czerwonego klocka, który jest za to odpowiedzialny. Dobra, tutaj wiem na pewno, że jest mi potrzebny te duże, na którym ostatnio jeździliśmy na Rey. Dzięki temu mogliśmy sobie tutaj otworzyć przejście. W którą stronę kręcimy BB-8? Do dołu, okej. Okay. Pojechali? Dobra, tu jest... Aha, bo tu szturmowcy jeszcze przyleźli, okej. Okay. Niepokoi mnie tylko fakt, że jeszcze nie zdobyłem żadnego... O, jest życie. Dobra. Jest GTS. To w ogóle jak się kręci. Daje punkty. Dobra, ale to chyba tyle. Dobra, wsiadamy na tego. Okej. Okay. Sorry, Rey, nie chciałem. Dobra, poniszczmy w takim razie te... budynki. Ej, ale jak ja... A, dobra. Musimy stanąć tak bezpośrednio. Okej. Okay. Teraz drugi jeszcze rozwalimy. Ja myślę, że będziemy dalej na tym świnio czymś być. Chociaż szczerze powiedziawszy chyba nawet się nie opłaca, bo to jakoś tak wolno się tutaj wszystko zdobywa. Ale Fin, nie bijemy tutaj naszego kolegi zwierzęcia. Zieloni do nas przyczepią, tylko idziemy dalej. Punktów tutaj bardzo dużo wyłazi, świetnie. O, są kolejni szturmowcy. Przydałoby mi się znowu życie, kurczę.
Dobra, jest wyjście, czyli rozumiem, że tędy będzie nasze wyjście. Najlepsze jest to, że Sokoła Millennium niedługo znajdziemy. Kurde, zaspoilerowałem wam. Oj, że ktoś oglądał film, to raczej marny spoiler. Dobra, ale jeszcze zanim tam ogarniemy sobie to, idziemy dalej, bo tutaj widzę jeszcze są... Tu jest jeszcze widzę kilka rzeczy. O, jakieś kurde fretki i inne pierdoły ze stodoły. Punkciory też są ważne. Zastanawiam się tylko, gdzie są, wiecie, te wszystkie kolejne... O, wiecie, o czym mówię. O tych skrzynkach 1 na 3, które tam ogarnęliśmy. Tu jest zestaw. Ale co ja mam... Aha! Wiecie co, mam dziwne wrażenie, że dla tego pana musimy mu chyba dostarczyć wszystkie droidy, które tutaj są. Tylko, że niestety te wszystkie droidy są... no, sami widzicie czym. O, czuj. Są niestety do użycia mocy, a tej nie mamy, więc tutaj średnio cokolwiek zrobimy. Dobra, gdzie jest ten zwierz? Gdzie ten zwierz spierdzielił? Tu jest, okej. Chodź, zwierzu. Tego tam na pewno jeszcze nie otworzymy. Otworzymy sobie tutaj to, bo teoretycznie powinno nam się dać. Czy ja mogę tym jakoś szybciej... Ten hipopotam to się wlecze, jak nie powiem co. Dobra, jestem też ciekaw, czy będę w stanie to otworzyć, ale powinniśmy dać radę. O, proszę. Uwolniliśmy zestaw, całkiem spoko. No tylko, że tutaj już więcej nic nie zrobimy, bo tak jak mówię, potrzebujemy mocy. Także słuchajcie, no gra ewidentnie wymaga przejścia jej dwukrotnie. Zresztą każde LEGO tak na dobrą sprawę to jest podwójne, to jest, wiecie, podwójne przejście gry, no bo w innym wypadku niestety nie ma możliwości gry zmaksować. Tak jak to robiliśmy na live'ach z Harego i tak dalej, więc no było, było jak było. No dobra. Jest, jak to dziwnie wygląda, to wygląda jak połączenie ślimaka i kury. Nie wiem, bardzo dziwne stworzenia. Oho, nadlatują. A, swoją drogą dziękuję pewnej osobie, która podesłała mi na Facebooka zdjęcie wszystkich tych maszyn, które jak się nazywają. Przyznam się szczerze, że obejrzałem to, ale nie mam tego tutaj nigdzie, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest za pojazd. Natomiast jest to oczywiście pojazd Imperium. A właściwie może najwyższego porządku w ten sposób. Umiesz na pewno, jesteś tego w 100% pewna. O kurde, tu się widzę. Porządne akcje dzieją. Dobra, mamy mnożnik 3 punkty. Słuchajcie, standardowo punkty. Tu zresztą coś jest nawet w tym. O, czekajcie. Aha, dobra, to jest tylko beczka. Wiecie, ja będę brać moją taktykę z innych Star Warsów, że... Znaczy z innych w ogóle LEGO, że po prostu będę naprawdę niszczyć wszystko dookoła, bo tak jest po prostu lepiej. Wtedy wszystko mniej więcej to, co gdzieś tam jest poukrywane, jesteśmy w stanie ogarnąć i możemy sobie coś z tego stworzyć. Tutaj widzę, będziemy... Nie wiem, co to jest. Wygląda jak jakaś dziwna maszyna. Aha, to jest działko. Dobra, tam musimy zestrzelić ten... To, co strzela tymi zielonymi promyczkami. Okej. Okay. Spierdzielił nam. Czy tu jeszcze jest coś do zniszczenia? Znaczy, że mamy go dostępnego. Może jakaś ta paczuszka, której nam zabrakło? Ale widzę, że już niekoniecznie. Dobra, zniszczmy to, bo to już nam nie będzie potrzebne. Tutaj możemy złożyć coś nowego z tej strony. I tutaj BB-8 będzie mógł przejść górą. Chodź, BB-8. Ale nie Fina! Czemu ty Fina razisz, Rey? BB-8... Don't do this again, please. Dobra, w którą stronę kręcimy tym razem? Aha, w tą stronę, okej. Okay. O! A cóż to za łamigłówka? Zwinne postacie, okej. Okay. Dobra. Jest otwór wentylacyjny, ale zablokowany. Potrzebuję pomocy. Potrzebujesz pomocy, Rey, tak? No tak, bo tutaj są nam potrzebne dwie postaci. Czyli teoretycznie to już nam jest niepotrzebne, możemy to zniszczyć. Tu w ogóle zobaczcie, są jeszcze jakieś tam punkty pod, tam na dole, ale to chyba będziemy mogli iść potem. Dobrze, teraz tak, tutaj coś musimy zmontować. I tu chyba też jest, tak, tu chyba też będzie, nie, to nie jest dla BB-8. Albo i dla BB-8? Może używać, aby aktywować takie obrotowe przełączniki. Aha, okej, okay, dobra.
Aha, i teraz ogarniemy sobie hak i dzięki czemu będziemy mogli wskoczyć Finem. Tylko w sumie nie zdo... Poczekajcie. Rej, wróć, Rej. Nie! No, super. Nie zdążyłem. Totalnie nie zdążyłem. Zupełnie mi też wyleciało z głowy. Dobra, czy tutaj są jakieś bonusy? Tutaj, zobaczcie, mamy coś na złoto, ale ja tego nie jestem w stanie ruszyć, więc chyba i tak tutaj nic niestety nie zmajstrujemy sobie. Dobra, hop do góry. Dobra, i Rej. Rej, nie BB-8. Dobra, chodź, Fin. Chamy. Włóż w to wszystkie siły. Okej. Okay. Aha, i to nam wysadziło tutaj przejście, dobra. Teraz będziemy najprawdopodobniej potrzebować rozwiązać kwestię muru. Fina, poproszę. Fina, dziękuję. I tu chyba powinniśmy móc strzelić w to. Tak. Wow! Dobra, dokładnie. Trochę wyrąbało dziurę, ale... Dobra, tutaj też mamy, widzę, punkciory. To standardowo jest dobre, chociaż jakoś tak mało tu ich... O, ryba! Ryba zawsze na propsie. Ja też wszystko niszczę! Czy ci się to podoba, czy nie? Też wszystko niszczę. Co jest mi tu potrzebne? Aha, tutaj potrzebujemy element. Dobra, to go włóżmy na miejsce. I... ogarniamy. Swoją drogą tam na górze widzę są punkty, ale... jak się tam na górę dostać? Czekajcie, tu są jakieś skrzynki. Aha, tylko to są skrzynki, że ja to tak mówię, nie skakania. Nie, czekajcie, ja miałem jakieś inne powiedzenie na takie elementy, które nie działają, ale już nie pamiętam teraz. Okej, okay, dobra. Tutaj widzę, że też jest walka za zasłon. Po raz enty. Dodatkowo na górze mamy ziomka, widzę, snajpera. Musimy się nimi zająć. Przywożą kolejnych szturmowców. Tamten się w ogóle... Zobaczcie tego tam z tyłu. Wow, 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 tu się coś dzieje. Żegnam. Najbardziej... Wróć. Najbardziej mnie ten snajper tam interesuje na górze, tylko że ja w cholera nie bardzo wiem, jak go zestrzelić. A, chyba już wiem. Moment. A nie, tak go nie zestrzelimy. Chyba, że... Nie. Ja mu nic nie mogę zrobić. Dobra. O, strzelił w nas. Jak tego snajpera tam, cholera? Mógł zdejmować. Co prawda on strzela w Rej. O, teraz będzie strzelał w nas. Poczekajmy, aż skończy. E! Szturmowiec! Ląduje! 12 musimy ich zabić? Kolejne transporty. I to tak, sporo. Kurde, wiedziałem, że mnie rozdupczy, nie? Wiecie co? Mam problem. Aha, nie, dobra, nie mam problemu. Już mi się wydawało, że... Dobra, jest ich 10, 9. O, to jest Tai. Czekajcie, nie. O, dobra. A nie, celuje w nas. No, możesz przestać strzelać. Wiecie co, ja mam dziwne wrażenie, że tego się chyba nie da uniknąć na razie przynajmniej. Dobra, tu jest kolejny. Przełączmy się może na Rej. No tak, tylko że... Tak staram się, kurczę, jakoś może coś zrobić z tym snajperem, ale cholera, nie jestem to totalnie w stanie, więc może wyniszczajmy po prostu ich, musimy ich zabić 4. Naprawdę nie wiem, jak tego snajpera, zważywszy, że on jest pod tą bańką obronną, dobra. Zniszczyliśmy ich wszystkich. Teoretycznie. O, dobra, coś pykło. Tu mamy miejsce dla BB-8'a. Zdaje się, że odstrzelili coś od tych skrzyń. Albo i nie. No, BB-8, wchodzisz. Ciekawe, co on tu wykmini. Aha, czyli jesteśmy jakby poza linią wroga. Dobrze. To musimy tutaj ładnie BB-8 wszystko poogarniać. Oni widzę tutaj... No, postaram się. Nie obiecuję, ale się postaram, tylko pierw standardowo muszę pozbierać punkty. Dobra, tutaj widzę, że będziemy mieli kolejną łamigłóweczkę dla BB-8'a, ale pewnie nie będzie ona jakoś mega trudna.
No to, o nie, czekajcie, to w drugą stronę. To idzie tak. I to tyle. Tu jest niemiecka moneta, kurde, nie wziąłem jej. Fuck. Ile my już w ogóle czasowo? Pół godzinki. Nie jest źle. Czekaj, czy mogę tego snajpera zdjąć? Patrzcie, skubaniec tam siedzi. Za cholerę nie można. No dobra, ale uszkodźmy go tutaj po tym złotym zapewne, tak. Tam jest, a widzicie, tu jest jeszcze ten złoty element. Dobra, snajper poszedł w cholerę. I jeszcze musimy uszkodzić taja jakiegoś, tylko niech tutaj nam podleci. O, 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 jest, jest, jest. O, dostał, dobra, jeszcze dwa zostały. Jeszcze uczyliśmy tutaj troszkę z tych szturmowców. Do widzenia. Fajne jest, wiecie, to, że jak używamy właśnie przedmiotów, sprzętu i tak dalej, to wtedy nam tutaj wszystkie monety, które wypadną nam, idą do nas. Także zanim jeszcze tutaj zostałem, to zniszczę sobie wszystko. Aha, tu już nie możemy, dobra, ale tu jeszcze jest ta jedna. Dobra, już więcej monet na razie nie ogarniemy. Zestrzelony, został jeszcze jeden. No, halo, tu jesteś, dobra, do widzenia. Choćby... Bibiec, tam była niebieska moneta. Fuck, no i nam uciekła, no. Kurczę, myślę, że mielibyśmy prawdziwego Jedi, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż tutaj jeszcze widzę, coś będzie się chyba działo, to nie jest jeszcze tak do końca hop do przodu. Odblokowałem sobie jakiś medal. Czemu oni są... Dlaczego oni są bez portek w ogóle? Co to ma być? O, ładnie Finn ciśnie. O, 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 patrzcie, 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 jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli zaraz prawdziwego Jedi. Zbliża się statek. Tam jest niebieska moneta. Niebieska moneta, Finn! Nie wiem co to. Aha. Trzeba ją podłączyć do tamtego generatora. Kto tu jest? Aha, tu gówno małe. Czekajcie, bo tu jest ta niebieska monetka, powinniśmy mieć. Jest! Mamy, słuchajcie, prawdziwego Jedi'a. Nice, to już nie musimy się tutaj za bardzo o monetki starać. Chociaż oczywiście wszystko porozwalamy, czemu nie? Bo wiecie, no... Bywa różnie, jak tutaj coś na przykład nam się gdzieś pojawi. Ale dobra, potrzebny nam jest ten droid do przesiewania. SN coś tam. Tylko co ja mam nim robić? Miałem go podłączyć do jakiegoś urządzenia tu? Czy tu? Czy tu? Poczekajcie, tu mamy ten. Zaraz przeczytamy. Można oczyszczyć sterty piachu LEGO, aby ujawnić ukryte obiekty. Aha! Dobra, czyli to jest taki kopacz, czyli rozumiem, że to o to chodzi, tak? Tak, to o to chodzi. To powinno się nadać. Tu jeszcze jest jakaś sterta. O, ale tu były, widzę, same monetki. Tam wcześniej coś było. O, tu jest jeszcze jedna. Może będzie jakiś, wiecie, zestawik, zaraz nam się ogarnie. O, tu jeszcze jest. Dobra, to wszystko, słuchajcie, postaram się pooczyszczać. O, tu coś jest w ogóle dla Rey. Ale tu już widzę chyba, że nic nie ma. Dobra, przerzućmy się na Rey. A, czyli Rey widzę, że... No i tak myślałem, że będzie mini zestaw. Czyli widzę, że Rey w razie czego może nam po prostu ze śmieci zrobić mini zestaw, jak jakiś znajdziemy. Także całkiem spoko opcja. Dobra, teraz tak. Jakie tu mamy możliwości? Mamy tu możliwość, albo tam możliwość. To może pierwszy zróbmy tutaj możliwość, żeby ogarnąć BB-8, bo tak mi się wydaje, że... Tak mi to będzie działać chyba. W którą stronę się kręcimy? Do góry, okej. Dobra. Chodź, Rey. No dobra, teraz raczej na pewno tutaj to. I to się, widzę, samo tutaj mniej więcej chyba podłączy. Tak, ciągnie się. Ciągnie się. Tam jest w ogóle jakiś koleś przestraszony, ale nie wiem, czy to są, oni są do czegoś, żeby ich, kurczę, rotować, czy coś w tym stylu. Czyżby będziemy musieli strzelać tym? Raczej na pewno. To weźmiemy do tego Fina, choć Fin. Dobra. Musimy zniszczyć 6 tajów, tak? Wow, jakie rakiety w ogóle. Nice. Dobra, ale widzę, że to chyba nie będzie jakoś mega... O, ale tutaj widzę, że, nie, że jest sterowanie takie, że do góra, 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 góra. Nie lubię tego. Ja naprawdę wolę totalnie odwrócone.
Chociaż mam wrażenie, że... Aha, mam tylko pokaż sterowanie. To nie, to chyba tylko w statkach nam się... Mam nadzieję, jakoś odblokuje. Ten chyba powinien dostać. Dostał, dobra. Wszystkie pokonane, a tu jest jeszcze jeden był jakiś. No, nieważne. Oj, dostałem. Sorry, memory. No i kolejny taj zniszczony. Ale, cóż tu widzimy po prawej stronie. Tak. Tak. Znaczy tak, no. Że tak, że tak. O, moment, moment, moment. Do widzenia, ziomuś. Ty jesteś jakimś bossem? No tak, bossem. Widział bossa. No i dobra. Sokół Millennium. Stanowisko strzelca jest tam. Latałaś tym już? Nie! Nikt nim nie latał od lat. Radę. Dam radę. Dam radę. Dam radę. A wiecie co, bardzo mi się to podoba, że tutaj właściwie jest tyle samo tekstów i innych tego typu rzeczy jak w przypadku filmu. Bardzo fajne są takie wstawki. Bardzo mi się to podoba. Nasz problem. No dobra, ale pytanie, czy będę tym sterować, czy nie? Chociaż wydaje mi się, że chyba nie. To jest chyba wstawka filmowa po prostu. A nie, jednak! O nie! Nie, no i sterowanie. Odwróć sterowanie lotem. Dlaczego to mi się domyślnie nie zapisuje, kurna? Nie lubię innego sterowania. Ale zobaczcie, ile tu w ogóle punktów nam wpada. To tutaj tak na dobrą sprawę mogliśmy ogarnąć. Coś w ogóle zniszczyłem, nawet nie wiem za bardzo co. A, te mosty chyba niszczę. Chyba o to chodzi. Ale tym się sokołem dziwnie steruje, naprawdę. Dobra, 3x4, będziemy mieli jeszcze jeden zestaw? Mamy, 4x4, zestawik odblokowany, świetnie. Goni nas jakiś kurde myśliwiec. Jest ich za dużo. W życiu się nie przetrzemy. Widzę drogę. Chyba. Wow, co tu się wydarzy? Aha, dobra, to był ten moment. Dobra, za nimi. Ja tu mam dowolność latania! Ale jaja! Podoba mi się to. Dajcie mi tak. Ja bym mógł całą grę tak się bawić. Czy to ma jakiś dopalacz? Ma. Soku Millennium by nie miał. Gdzie się nauczyłeś tak strzelać? W ruchu oporu. Znaczy. No. No. Wiecie o co chodzi. Dobra, w ten sposób robimy beczułki. Dobra, zostały 4 taje do zniszczenia. Namierzają mnie. Żegnam! Dobra, zostały jeszcze 3. Tu jest kolejny. Dobra, 2. Jest tu. Kurde, nie trafiłem go. Fuck. Czekajcie, tu jest. Dobra, zestrzelony. I został nam jeszcze jeden. Ogólnie zastanawiam się bardzo, co to są te czerwone. Aha, czyli te czerwone punkty na mapie to są te, okej. No dobra. Chodźcie tu, chodźcie. Tu cię widziałem, nie uciekniesz mi, frajerze, chodź. Chodź. A, tu jesteście. No dobra, no to już po was, do widzenia. Poznajcie jakąś osłonę. Dobra, ale pamiętaj, że sam tego chciałeś. Nie! Proszę, nie! Ja tak bardzo takich rzeczy nie lubię. Już pamiętacie, ostatnio też na Gwieździe Śmierci ogarnialiśmy. Przygotuj się! Dobra, na co? Tak, dobra. Chyba pykło. Spokojnie, robot cię wyssie z piasku. BB-8 mówił, że lokalizacja bazy jest tajna, ale jak mamy tam lecieć? Muszę wiedzieć dokąd! Musisz nam powiedzieć, gdzie jest baza. Słuchaj, tak między nami. Nie jestem z ruchu oporu, okej? Próbuję zwijać przed najwyższym porządkiem. Jak nam powiesz, gdzie jest baza, pomogę ci się tam dostać przed nimi. Zgoda?
Gdzie ta baza? W układzie Illenium? Tak, w Illenium, dokładnie. Zabierz nas tam tak szybko, jak się da. Co to miało znaczyć? A, to był chyba like! Znowu to czuję. To wyzwanie światła. Najwyższy wódz to wyczuwa. Ukaż mi raz jeszcze potęgę ciemności. A już nic nas nie powstrzyma. Ukaż mi ją, dziadku. What the heck? Nie zdołaliśmy schwytać droida na Jakku. Uciekł ja skradzionym koreliańskim frachtowcem typu YT. Droid? Ukradł frachtowiec? Niezupełnie, sir. Nie działał sam. FM-2187. Masakra. Dziewczyna. Z tego pokoju nic nie zostanie, był taki ładny. Jaka dziewczyna? Okej, okay, dobra, słuchajcie, ja nie mam pytań. Powiem wam szczerze, rozdział mi się strasznie podobał. Przyczółek nie ma. Niech będzie złą, tak, niech będzie moc z wami wszystkimi. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, statystyki, no, całkiem spoko. 500 000 w ogóle widzę, tych zdobyliśmy za jednym zamachem. Ciekawe, czy... Nie, 3 nie zdobędziemy na pewno złotych klocków. Czerwonego też nie zdobyłem, ale przyznam wam się szczerze, że totalnie nie widziałem, gdzie on był. Więc totalnie nie wiem. A ten złoty klocek to też pewnie gdzieś byśmy tam odblokowali. Dobra, w naszych pojazdach odblokowaliśmy, widzę, Sokoła Millennium z postaci, co odblokowaliśmy. Fina, Rey, Hobin, Korsomba, Hongens, jest jakieś dziwne nazwy, Muntath, Quinar, Sarkoplank, Tarish Juch, Jezus, dobra, ja tego nie będę czytał, sorry, bo to jest dziwne bardzo. Także słuchajcie, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Ogólnie, no jak widzicie, mamy troszeczkę rzeczy odblokowanych, ale w następnym odcinku ogarniemy sobie jeszcze więcej, bo tego jednak trochę jest. Ogólnie, tak bym powiedział, no nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, jesteśmy mniej więcej w 1/4 filmu może. Coś koło tego chyba. Także, no nie wiem, ile tych odcinków wyjdzie. Będę musiał w ogóle zobaczyć, jak dużo jest tych rozdziałów tutaj w tym LEGO i wtedy sobie to ogarniemy. Także dobra, ja wam na dzisiaj dziękuję. Jeżeli wam się jeszcze raz podobało, zostawcie łapki koniecznie w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na social media, linki macie tam na dole po więcej informacji i zapowiedzi filmów i tak dalej. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.